Do Matki Boża z bólem serca mówi: kapłani mnie się obawiają, bo nie potrafią rozpoznać znaków. Przyjęcie mojej woli oznacza walkę na śmierć i życie, bo walka toczy się o śmierć i życie świata. Dlatego wygodniej jest wam nie dać mi wiary, niż stanąć po stronie tłumu, Matka Boża mówi do kapłana, powtarzającego mi słowa Lucyfera: nie będę jej służył. Jest to bardzo bolesne i poważne oskarżenie do tych wszystkich, którzy walczą z wykrotem. Wtapiacie się w przestrzeń samego Lucyfera i mówicie na głos: nie będę jej służył. Od 3 lat słyszą pielgrzymi idące na pokutną nocną pielgrzymkę na wykrot o uratowanie za grzeszników. Za każdym razem okrzyk z ambony w podziękowaniu za noc: nie będę jej służył, i zachęta: i wy jej nie służcie. Tak streszczam i nazywam te wszystkie 3-letnie komunikaty, jakie spadają z tej ambony i dotykają waszych uszu i wewnątrz, nieraz bardzo ranią. Matka Boża tu perfekcyjnie wyjaśnia, że w tej walce nie chodzi jednak o służenie mi samej, ale o oddanie czci Bogu poprzez uczczenie mnie. Nie bójcie się tej pielgrzymki. Nie słuchajcie przewrotnego wołania Lucyfera: nie będę jej służył. Przypominam, Matka Boża wzywa nas do oddania czci Bogu w wykrocie przez uczczenie Maryi w jej. My tam idziemy z miłości do niej, kochając Matkę, sprawić, moi drodzy, radość jej Synowi, Bogu.